Cześć, ja nazywam się Rafael, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat 5 wad w pracy programisty. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie niejaki Jorik, który zostawił taki komentarz pod jednym z moich ostatnich filmów, za co bardzo dziękuję, a teraz przejdźmy do rzeczy. Pierwszą i moim zdaniem jedną z najczęściej spotykanych wad w pracy programisty jest micromanagement, co po przetłumaczeniu znaczy mikrozarządzanie. To sposób stosowany przez niektórych z menadżerów, który skutecznie zniechęca programistów do wykonywania swoich zadań. Na mikrozarządzanie składają się takie czynniki jak ciągłe wypytywanie się programisty o postępy prac, planowanie nierealnych terminów bez wcześniejszej konsultacji z zespołem, częste zmienianie priorytetów, przez co programista wciąż musi przełączać się między różnymi zadaniami oraz wymaganie bardzo dokładnego szacowania czasu, które będzie potrzebny do wykonywania danych zadań i kurczowe trzymanie się tego, nie zważając na to, że po drodze mogły wystąpić wcześniej nieprzewidziane problemy. To wszystko sprawia, że praca staje się nieprzyjemna i końcowo wywiera negatywny wpływ na produktywność programisty. Zespoły programistyczne często starają się zwracać uwagę na negatywne aspekty mikrozarządzania i dyskutują na ten temat z osobami zarządzającymi. Niestety nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Niektóre firmy, idąc duchem czasu, stawiają na model zarządzania oparty na dobrej komunikacji i zaufaniu, co najczęściej wychodzi im na dobre, także pozostaje mieć nadzieję, że będzie to coraz popularniejsze podejście w innych firmach. Kolejną wadą w zawodzie programisty jest to, że możemy trafić do projektu, gdzie wykorzystywane są stare technologie. Najczęściej są to projekty, które powstały kilka lub kilkanaście lat temu i klient wymaga albo ich utrzymywania, albo wprowadzania do nich nowych funkcjonalności. Problem w tym, że niewielu programistów chce uczestniczyć w projektach ze starymi technologiami. W programowaniu ważny jest ciągły rozwój i poznawanie nowych technologii, które wciąż pojawiają się na rynku. Niestety tego typu projekty nie są nam w stanie tego zapewnić. Nawet gdy wyjdziemy z inicjatywą i zaproponujemy klientowi wprowadzenie do projektu nowej technologii, argumentując to tym, że przyspieszy to wprowadzanie nowych funkcjonalności, często nasze propozycje mogą spotkać się z odmową. Czasami istnieje możliwość zaktualizowania projektu do nowszych technologii, ale ze względu na czas do tego potrzebny i potencjalne problemy, które mogą z tego wyniknąć, klient może nie przystać na takie rozwiązanie. Jak widzimy, są pewne sposoby na rozwiązanie problemu pracy w starych technologiach, ale ostatecznie to od klienta zależy, czy nasza praca będzie bardziej rozwojowa. W moim odczuciu warto przez jakiś czas pracować w tego typu projekcie, z tego względu, że możemy rozwinąć swoje umiejętności pracy z przestarzałym kodem i ulepszaniem go, co w ostatecznym rozrachunku, paradoksalnie, może wyjść nam na dobre. Nie zmienia to jednak faktu, że długotrwały udział w takim projekcie może skutecznie spowolnić naszą karierę. Pracując jako programista, możemy odczuwać presję wynikającą z tego, że na rynku wciąż pojawiają się nowe technologie, które powinniśmy poznawać, jeśli chcemy być wartościowi na rynku pracy. Dlatego, jak wspomniałem wcześniej, biorąc na przykład udział w projekcie ze starymi technologiami, by być na bieżąco, będziemy zmuszeni do nadrabiania zaległości w wolnym czasie. Niektórzy pracodawcy pozwalają na przykład na wykorzystanie jednego dnia w miesiącu na samorozwój, z czego na pewno warto korzystać. Jeśli jednak przez dłuższy czas będziemy zaniedbywać swój rozwój, może się okazać, że mimo dużego zapotrzebowania na programistów, pracodawcy wcale nie będą tacy chętni na przyjęcie nas. Programowanie wiąże się z pracą przed komputerem przez 8 godzin, najczęściej w pozycji siedzącej. Nie sprzyja to organizmowi i może powodować poważne problemy zdrowotne w przyszłości. Dlatego jeśli chcemy zapobiegać tego typu problemom w przyszłości, powinniśmy zadbać o ćwiczenia fizyczne i ergonomiczne stanowisko pracy. Wiąże się to chociażby z zakupem odpowiedniego fotela, odpowiednim ustawieniem monitora albo z zakupem biurka z regulacją wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wybierać między pozycją stojącą albo siedzącą. Niektóre osoby bardzo chwalą sobie pracę, gdzie cały czas stoją, mając podniesione biurko na stałe. Ergonomia to bardzo rozległy temat i zachęcam Cię do tego, byś miał to na uwadze, jeśli pracujesz lub zamierzasz pracować przed komputerem. Dodatkowo wpatrywanie się w monitor przez 8 godzin negatywnie wpływa na nasz wzrok, dlatego warto zadbać o robienie sobie przerw i jeśli mamy wadę wzroku, to o odpowiednie okulary. W pracy programisty jesteśmy narażeni na ryzyko wypalenia zawodowego. Często programiści na początku swojej kariery, najczęściej zafascynowani programowaniem, zatracają się w tej sztuce na długie godziny. Po powrocie z pracy często poświęcają czas na swoje projekty albo na naukę nowych technologii. I tak właściwie mija cały dzień. W tym trybie, gdy na programowanie poświęcamy właściwie cały czas, jesteśmy narażeni na wypalenie, przez co programowanie może zacząć nas wręcz obrzydzać. Jest to jedna z przyczyn wypalenia zawodowego.
Innymi przyczynami mogą być na przykład praca w ciągłym stresie, z którym nie możemy sobie poradzić, długotrwały brak awansu, brak perspektywy rozwoju, czy też nieprzyjemna atmosfera w zespole. Te czynniki mogą sprawić, że nasza wydajność pracy spadnie, zaczniemy sami myśleć o odejściu z pracy i pół żartem, pół serio wyjechaniu w Bieszczady. Warto mieć tego świadomość, bo może dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zapobiec wypaleniu zawodowemu, które wiąże się z szeregiem objawów depresyjnych. Tym nieoptymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w dość przejrzysty sposób udało mi się przedstawić wady zawodu programisty. I jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!